Jedni mówią o afrykańskich upałach, inni o ciepłych masach powietrza, a dla pozostałych to po prostu zbliżające się lato. Jak to na najcieplejszą porę roku przystało, rozpocznie się od bardzo wysokich temperatur. Przed nami prawdziwe gorące dni, w związku z którymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla województwa śląskiego. Jak przyznają synoptycy, na to klimatyczne lato czekaliśmy wyjątkowo długo, a wysokie temperatury o tej porze roku nie powinny nikogo dziwić. Statystycznie wartości nie odbiegają od normy, jednak uczucie gorąca potęguje fakt, że temperatura gwałtownie zaczęła rosnąć dopiero w drugiej połowie czerwca. Pierwszy prawdziwie gorący dzień już za nami, a kolejne zapowiadają się równie ciepłe. Temperatura przekroczyła 25 stopni, wtedy możemy mówić o gorących dniach. Dzisiaj, czyli wtorek i środa, nawet do czwartku będziemy mieć temperatury w przedziale 28-30, także gorąco, a nawet upalnie. Bo o upale mówimy wtedy, gdy temperatura osiąga co najmniej 30 stopni. I tutaj małe sprostowanie, nie jest to upał związany z Afryką, jest to nasz europejski, można powiedzieć środkowoeuropejski upał. Do tej pory mieliśmy dość niskie temperatury, bo napływało do nas powietrze z okolic okołobiegunowych, a w tej chwili ten napływ ustał i powietrze, które nad nami zalega, po prostu się ogrzewa pod wpływem bardzo silnej operacji słonecznej. A słońce jest teraz najmocniejsze, świeci najwyżej, w konsekwencji czego mamy obecnie najdłuższe dni w roku. Kolejne dni po czwartku przyniosą ochłodzenie, jednak nie drastyczne, bo temperatura będzie oscylować w granicach 20-25 stopni. W związku z napływem ciepłego powietrza możliwe są również wyładowania atmosferyczne, począwszy od środy. W tym momencie dla województwa śląskiego mamy wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Te ostrzeżenia będą obowiązywać aż do czwartku włącznie. Dodatkowo w kolejnych dniach spodziewamy się również na terenie województwa śląskiego groźnych burz, więc zachęcamy do śledzenia tych ostrzeżeń, ponieważ już jutro w tym rejonie możliwe są burze z ulewnym deszczem, z bardzo silnym wiatrem, z opadami gradu, więc takie ostrzeżenia na pewno będą wydawane i śledzenie tego spowoduje, że będziemy mogli odpowiednio przygotować do tej sytuacji. Tak jak warto przygotować się do wyjścia z domu w upalne dni. Specjaliści alarmują, by nie zapominać o nawadnianiu organizmu, nakrywaniu głowy czapką i unikać przebywania w pełnym słońcu. Na szczególnie niebezpieczne działanie wysokich temperatur narażone są dzieci i seniorzy.